świąteczny poniedziałek, podczas gdy w Polsce wiosna w pełni. Można cieszyć się piękną pogodą, spalając mazurki i inne pyszności, spacerując na łonie natury, to tutaj wiosna przyjdzie dopiero za jakiś miesiąc. Dzień później pogoda wyglądała tak. Jednak zamiast wysiadywać kanapę, postanowiłem sprawdzić, co słychać w tropikach sztokholmskiego ogrodu botanicznego. Byłem tu już latem, a odcinki z tej wizyty znajdziecie na kanale. Zobaczymy, co tu się dzieje, gdy na zewnątrz kończy się zima. Chodźmy, zapraszam. Uwielbiam ten klimat, ciepło, wilgotność i zapachy ciepłolubnych roślin. Świetny świąteczny relaks, prawie jak na łonie natury, tyle że pod szkłem. Opcja zdecydowanie lepsza od świątecznego leniuchowania. Jest tu wiele perełek niedostępnych w innych tego typu obiektach. Fajnym pomysłem jest też kawiarnia w głównym holu. Ale już nie będę Was rozpraszać ględzeniem i opiszę tylko ciekawostki, gdy spotkamy coś ważnego. Spójrzcie, jaki to ogromny. Im starszy segment dnia, jest wysoki. Ogromne bambusy przy gwiazdach. jest mega ciekawostka i jedna z najstarszych roślin na naszej planecie. Może nie jest zbyt ładna, ale za to bardzo ciekawa. całej okazałości. Kwiaty. Biedny on tutaj jest bardzo. Muszę potrafię stróc robić. Masakra. najwyżej daje 3. Ja, det hade jag inte spelat på. Wielu z Was ogląda, ale nie klika w przycisk subskrybuj. Gorąco zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału i aktywności w komentarzach. To bardzo ważne dla rozwoju kanału. Dziękuję za wspólny spacerek. Mam nadzieję, że podobała Ci się ta krótka, ciepła wycieczka. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach.